Ten, kto mnie zna, to nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj dzisiaj dla Was. Chcę Wam powiedzieć, co doświadczyłem w moim życiu. Przede wszystkim chcę mówić o sobie, tak? Chcę mówić o sobie i tylko wyłącznie o sobie. Jak byłem osobą przed jakby poznaniem Boga i nawróceniem się, tak? Kochani, urodziłem się w rodzinie, gdzie od małego gdzieś był alkohol. Wychowałem się bez ojca, tak? I gdzieś cały czas szukałem czegoś, po prostu gdy dorastałem. W mojej rodzinie w ogóle nie doświadczałem miłości, nie doświadczałem akceptacji, bezpieczeństwa. I gdzieś, gdy dorastałem, to po prostu szukałem tego w gronie starszych przyjaciół, tak? Ja tak miałem, tak? Nie wiem, jak to ma, ale ja tak miałem, dlatego też jestem tutaj po to, aby Wam w pewien sposób jakby otworzyć oczy na to wszystko, tak? Wiecie co? Przez tą pustkę też, którą miałem w sercu, bo to też jest brak miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, tego, że rodzice się mną tak konkretnie nie zajmowali, tak? To po prostu szukałem sam wszystkiego, tak? Sam sobie wybierałem kierunek, cel. Wiecie co? Też w moim domu była, brakowało też pieniędzy. Przez to też w moim sercu się też pojawiał jakby kup pieniędzy i po prostu, żeby gdzieś szybko zarabiać te pieniądze, tak? Ja dorastałem, chodziłem do szkoły, mama mnie wychowała, ale brakowało też osoby, której nie było przy mnie, tak? Nie było ojca, który gdzieś po prostu prowadził mnie, nadawał mi kierunek, tak? I gdzieś po prostu sobie szedłem dalej, tak? W wieku 15-16 lat, 17, to zetknąłem się już z narkotykami, zetknąłem się z marihuaną, gdzie po raz pierwszy zapaliłem w szkole, tak? Wychodziłem z gimnazjum, weszło się w inne grono ludzi, gdzie tam się każdy chce zabłysnąć czymś, tak? Ja się chcę zabłysnąć, że ja będę kimś odważnym, że ja mogę spróbować wszystkiego. Już nadużywałem, próbowałem alkoholu i to nie było dla mnie nic nowego, ale było coś dalej w moim sercu, że ja chciałem jeszcze coś więcej, tak? I zacząłem po prostu sięgać po marihuanę, tak? To było tak jakby taki wstęp tego. Ale wiecie co, chodziłem do szkoły, ja uważałem się za dobrą osobę, gdzieś zarzucałem na twarz maskę grubą, wiecie co, ale w środku gdzieś byłem poraniony, tak? Gdzieś byłem taką osobą, że ukrywałem, że w ogóle jest wszystko ok, że jest dobrze, ale nie, tak naprawdę nie było. Przez to sięgałem jeszcze bardziej po alkohol, po narkotyki, inne grono w ogóle ludzi, przyjaciół, w ogóle taki pseudos przyjaciół, teraz mogę to tak nazwać, bo w ogóle taka jest prawda. Gdy coś się działo, w ogóle nie byli w stanie mi pomóc, tak? Ja nadal uciekałem sam sobie gdzieś na bok i próbowałem sobie sam radzić. Ale wiecie co, w wieku 18 lat zadzwonił mi taki przyjaciel i powiedział mi, że jest wyjazd do Hiszpanii. I wiecie co, no i ja się napaliłem. Od razu poczułem, że pieniądze zarobię, no to jadę do Hiszpanii. W wieku 18 lat pojechałem do Hiszpanii na zarobek. I tam oczywiście otwarły się, wiecie co, to jest tak, że te rady, które miałem w środku, ta pustka w sercu, to one w ogóle za mną dalej pojechały, tak? To jest tak, że w ogóle, jeśli się ma pustkę w sercu, to nie jest tak, że gdzieś się wyjedzie, nawet do Ameryki, do Anglii, czy nie wiem, do Afryki. Ta pustka, która jest w sercu, gdy człowiek nie doświadczył miłości, akceptacji, bezpieczeństwa za dzieciaka, to w ogóle to dalej za nim idzie, nie? Może sobie to wypełnić w jakiś sposób, jakimikolwiek innymi w ogóle użytkami, różnymi podróbkami, tak? Ale to nie daje mi rezultatu, tak? To nadal podąża, tak? I tak było w moim przypadku, że ja byłem w Hiszpanii i w ogóle ta pustka, którą miałem w sercu, to ona za mną dalej podążała, tak? I ja tam wpadłem w grono, gdzie w ogóle było więcej ludzi, którzy nadużywali alkoholu, narkotyków. Wiecie co, zacząłem żyć w takiej iluzji, wróciłem do swojego życia, że w ogóle ja pracuję, kontroluję wszystko, pilnuję, chodzę do pracy, mimo to, że wracam nad ranem, prześpię się godzinę i ja nadal idę do pracy, tak? Tak w ogóle takie coś wróciłem do siebie, tak? W ogóle to była iluzja, tak? Trząsam sobie, wmawiam, że wszystko jest okej, że ja to kontroluję, a tak naprawdę tego nie kontrolowałem, tak? Ja nadal pogrążałem się, wiecie co? Ta pustka, która była w sercu, jeszcze bardziej się pogłębiała, nie? I wiecie co? Zetknąłem się tam z różnymi narkotykami, tak? Ale bardziej to głównie teraz próbowałem kokainy i po prostu no, gdzieś tak się otwarłem na to, tak? Miałem dostęp od razu do tego, że mogłem to sobie kupić. Miałem dostęp do tego, że można sobie inne narkotyki kupić. I tak sobie funkcjonowałem. Nadużywałem tego,
Uważałem, mawiałem sobie, że wszystko jest okej, okay, że wrócę sobie do Polski, że jestem mega konkretnym kozakiem. Ale wiecie co, gdy wieczorem ja byłem sam, to w ogóle czułem nadal, że coś jest nie tak. Gdy nawet jestem pod wpływem narkotyków, to coś jest nie tak, nie? Wiecie co, to była pustka w sercu. To była pustka w sercu i nadal, nawet jeżeli ja byłem pod wpływem narkotyków, nie wypełniało tutaj pustki, wiecie co? I ja tak sobie dalej w tym cudowałem, ja tak żyłem, zarzuciłem dalej długą maskę, zranienia, w których dalej żyłem, w ogóle nie odeszły. I wiecie co, ja wróciłem do Polski. Po pół roku, tak? Pół roku siedziałem w Hiszpanii. Zjechałem do Polski. Miałem czas, że nie pracowałem. Ale wiecie co? Problem przyjechał sam, tak? Taki problem, że po prostu ja się na niego otwarłem, gdzieś pojawiłem te narkotyki i w Polsce pojawiły się od razu grono innych przyjaciół, tak? Wiecie co? W wieku 19 lat ja w ogóle otwarłem się na imprezy techno. Jest, chcę wam też powiedzieć, że jest ze mną przyjaciel, który też dziś tutaj powie świadectwo, podzieli się tym, jak w ogóle też doświadczył, jakie miał życie, tak? Dzięki też jemu, Sławek ma na imię, on w ogóle mi powiedział o Bogu, tak? Powiedział mi o Jezusie. Ale wrócę do tego zaraz, on też będzie o tym mówił, tak? Ale jest to dla mnie mega, ponieważ razem wspólnie braliśmy narkotyki, wspólnie żeśmy, był taki czas, że graliśmy na playu, to był wspaniały czas, tak? Ale nadużywaliśmy tych narkotyków. Ale nic nie było w stanie wypełnić tej pustki w sercu. To, żebyśmy się razem naćpali, razem żeśmy pograli sobie na playu, czy pojechaliśmy gdzieś na imprezę, tak? Ale wiecie co, moje nasze drogi się później rozeszły w jakimś czasie. Ja szukałem czegoś głębiej, tak? I w ogóle otwarłem się na narkotyki ciężkie. Otwarłem się na amfetaminę, na ekstazę, marihuana, hasz. Wiele tutaj rzeczy można powiedzieć, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie są to dla mnie jakieś nowości, tak? To nie są dla mnie nowości. To są rzeczy, które ja się z nimi zetknąłem i co one powodowały, tak? Po nadużywaniu kilku lat, tak? Od 2007 roku ja miałem styczność z narkotykami. W 2015 roku nawróciłem się, poznałem Jezusa, który Sławek mi mówił, gdy byłem naćpany w aucie. Byłem naćpany w aucie, wiecie? Byłem już po kilku dniach w jakimś melanżu. Ja miałem byłem taką osobą, że jak nie szedłem na imprezę, to ja nawet ciągnę to 3-4 dni, tak? Tyle ćpałem, że po prostu nieraz, gdy ja piłem wolę, to organizm w ogóle tej wody nie przyjmował. Dwukrotnie przedawkowałem amfetaminę. Dwukrotnie. Widziałem osoby, które też przedawkowały i już nie za dobrze z nim było. Mam jedną kumpla, z którym też ćpałem, w ogóle teraz już nie żyje, bo przedawkował. Dowiaduję się inne rzeczy, których policja wjeżdża na chaty i w ogóle zgarnieje moich przyjaciół. Ja tego wszystkiego się teraz dowiaduję. Ale wiecie co? W 2015 roku, gdy przedawkowałem, ja zawołałem do Ciebie ze szczerego serca, to w ogóle do Boga, nie? Zawołałem do Jezusa. Ja wierzyłem, że jest Bóg. Uważam się za osobę, która że jest dobrą osobą, tak? Nikomu nie chciałem krzywdy wyrządzić. Gdy byłem pod wpływem narkotyków, potrafiłem wyrządzić krzywdę. W ogóle tą pustkę, którą miałem w sercu, ja próbowałem też sobie wypełnić kibicowanie. Byłem kibicem. W ogóle jeździłem sobie na mecze. Dużo kumpli w ogóle wokół. Takie życie prowadziłem, tak? Ale to nic nie dało rady. To nie wypełniło tej pustki w sercu. Ja nadal szukałem, tak? W wieku 17 lat pobiłem chłopaka, ukradłem mu szalik i mnie też dopadło. Nie siedziałem, bo chodziłem jeszcze do szkoły, dali mi zawiasy, miałem kuratora. Musiałem się 3 razy w tygodniu stawiać na komisariat, dopisywać. Ale ja się nie przestraszyłem. Ja nadal sobie ćpałem i nadal sobie jakoś interesowałem, tak? Ale gdy przedawkowałem, to ja właśnie wtedy zawołałem do Boga, zawołałem do Jezusa, że jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to mi się objaw, ogarnij moje życie, bo ja tak dalej już nie chcę funkcjonować, ja tak nie chcę żyć dalej, wiecie. I właśnie wtedy po kilku dniach postawił Bóg Sławka na mojej drodze, gdy byłem jeszcze po kilku dniach na po imprezie. Przyjechał do mnie, siedziałem u niego w aucie i mówił, że Damian, Jezus nie chce, Bóg nie chce, żebyś tak żył. On chce Twojej wolności. W ogóle on mówi, że on jest dobry. Że on nie potępia mnie za to, co ja robię. Ale wiecie co? Ale to w ogóle ze mną był problem, tak? W ogóle
ogóle problem to jest w ogóle grzech, tak? Grzech jest problemem. Wiecie, a ja byłem grzesznikiem. To ja byłem w ogóle odwrócony do Boga plecami, a nie w ogóle, że Bóg jest odwrócony do mnie plecami, czy Jehowa plecami, tak? On nie jest odwrócony w ogóle. On w ogóle jest otwarty. Ale wiecie co, ja otwarłem się, ja w ogóle zaprosiłem, w ogóle zawołałem do tego Jezusa i w ogóle On do mnie przyszedł, wiecie? Doświadczyłem w 2015 roku coś ponadnaturalnego. Coś, co... Dlatego tutaj jestem i się dzielę z tym. Dzielę się tym, bo doświadczyłem coś... Wiecie co? Doświadczyłem miłości. Doświadczyłem akceptacji. Ja po raz pierwszy doświadczyłem bezpieczeństwa, tak? Ja poznałem Boga i Jezusa jako Ojca. Wiecie co? Nie wiem, ale ja jako młody chłopak nie miałem nigdy styczności z Biblią nawet. Ale wiecie co? Sławek dał mi Biblię, wręczył mi Biblię i powiedział, że w ogóle czym jest czytać sobie Biblię. Nowy Testament, po prostu. Nie byłem zwolennikiem w ogóle otwierania książki, siedzenia nad nimi, nie wiem, po kilka godzin, nie? W ogóle nie byłem, ale w ogóle mi powiedział tak, słuchaj, otwórz to. Zacznij sobie tego czytać, wiecie? I ja to zrobiłem. Zacząłem sobie czytać. I w ogóle te słowa w ogóle do mnie mówiły, tak? Ja w ogóle zobaczyłem, że w ogóle ktoś za tym stoi, tak? I wiecie co, na drugi dzień w ogóle ja się obudziłem, ja już byłem inną osobą. Ja w ogóle czułem, że w ogóle coś ze mnie spadło, tak? Ja czułem, że coś ze mnie spadło. W ogóle czułem, w ogóle jakiś wypełniony, że jestem, wiecie? W ogóle miłością, w ogóle po raz pierwszy ja zobaczyłem, w ogóle dostrzegałem w ogóle, że w ogóle świat jest w ogóle kolorowy, że w ogóle wszystko w ogóle jest kolorowe. Wiecie? W ogóle coś ze mnie spadło, spadła czapa, nie? I wiecie, że ja pojechałem do Sławka i powiedziałem tu, słuchaj, wiesz co? Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale w ogóle odeszło ode mnie w ogóle grób, nawet narkotykowy, w ogóle inne rzeczy. I on mi powiedział, że doświadczyłeś Boga, tak? I ja w ogóle zacząłem dziękować. Zacząłem dziękować Bogu, wiecie, że w ogóle mnie uwolnił z narkotyków. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wiecie co, miałem problem z masturbacją, z pornografią. W ogóle ja się nie boję, ani się nie chcę tych rzeczy mówić dzisiaj. W ogóle. Bo ja wiem, w ogóle młodzież jaki ma problem z tym, tak? W ogóle mnie nic nie zaskoczy, bo 27 lat żyłem w tym świecie, tak? A ten świat jest skażony. Ten świat jest skażony. Wiecie, gdy ja poznałem Jezusa, to ja padłem na kolana i zacząłem go przepraszać za moje życie. I wiecie co? Narodziłem się na nowo. Wiecie? Narodziłem się na nowo. Stary Daniel w ogóle umarł. Żyje nowy Daniel. Zostałem wypełniony Duchem Świętym. Wiecie, gdy człowiek trwa długo, to ma problemy z psychiką. Moja psychika była w ogóle już zrujnowana. Ja w ogóle zarzucałem mu maskę i pokazywałem, że jest okej. Okay. Ja do sklepu wchodziłem, się bałem w ogóle coś kupić. Ja z kuplami wyciwałem, bo ja już w ogóle nie widziałem, nie ogarniałem, czy to moi kumple, czy to moi wrogowie. W paranoję wpadałem. Jak jechałem na imprezę techno, jak się dobrze naćpałem ekstazy, jak w ogóle patrzyłem na ludzi, to widziałem zjawy. Takie miałem jazdy. A w ogóle, gdy poznałem Jezusa, to doświadczenie miłości, to dostałem odwagi i ja w ogóle nie boję się stać przed wami i wam mówić, że w ogóle nie zmarnujcie swojego życia. Nie wiem, w jakim miejscu jesteście, każda osoba z was poszczególnie. Ale chcę wam powiedzieć, bo ja jestem świadectwem, że Bóg może podnieść wasze życie. Ale pytanie, czy wy tego chcecie? O to chodzi. Ja w ogóle się przyznałem do tego, że ja jestem grzesznikiem, że to w ogóle ja popełniam błędy, tak? Ja nie zganiałem, nie żyłem winny, tak? Każdy z nas odpowiada za w ogóle za nasze życie, wiecie? Ja też odpowiadam za swoje życie, ale wiecie co? Teraz ja dobrze w ogóle żyję. Bo ja żyję z Jezusem, wiecie? Żyję z Jezusem. W ogóle tak patrzę na was, wiecie co? I ja miałem... W ogóle ja się nawróciłem, ja w ogóle miałem taki sen, że w ogóle ja byłem na sali gimnastycznej. I widziałem w ogóle młodzież. I w ogóle wiecie co? To się teraz w ogóle się wykonuje, to się spełnia, wiecie? Że ja w ogóle jestem tutaj i ja do was mówię. Wiecie, ja gdy śpałem, to mówię, że kurczę, kocham narkotyki, w ogóle kocham ten stan. Ale w ogóle to jest kłamstwo. To jest iluzja. Narkotyki, alkohol nie da wam większego szczęścia, jak nie Bóg. Dobry narkotyk, dobra impreza, udany seks, nie wypełni tej pustki, którą się ma w sercu.
Ja mówię o sobie, tak? W moim przypadku było tak, że ja zawołałem do Jezusa. On przyszedł, on powiedział, tak? Bo on żyje. On zmartwychwstał. On wziął każdy grzech na siebie, każdą patologię, wziął odrzucenie, wziął potępienie. On objawił się jako ojciec. On każdemu z was chce się objawić jako ojciec. Tak mi się objawił. Ja nie wiem, jakie wy macie pragnienia. Ja miałem pragnienia w ogóle mieć ojca, tak? I Bóg objawił mi się jako ojciec. I on każdemu z was chce się objawić. Nie wiem. Ale ja wiem jedno, że tak. Że on chce was, tak? Ale on chce też decyzji. On nie wchodzi w ogóle z butami do życia. Ciebie zapamiętają najbardziej. Modlę się o Ciebie. Bo jesteś wartościową osobą. Wy wszyscy jesteście wartościowi. Wszyscy jesteście wartościowi. Wiecie? W wieku 10, przełomie 11 lat, ja mówię w domu dziecka. Nie wiem, czy ktoś z wami miał styczność z domu dziecka. Ale ja tam byłem. Ja tam byłem w domu dziecka, nie? Moja mama zachorowała, musiała jechać do szpitala i nas zgarnęli. Kuzyn nas wywiózł do domu dziecka, wiecie? Wiecie, co to jest? Co się dzieje w ogóle w sercu? Co się dzieje w głowie? W pierwszy dzień, gdy wjechałem na siebie rozpakowałem, zostałem okradziony. Od razu się podniósł bunt, tak? Że nikt nie będzie mnie okradał, nie? Agresja się podniosła, tak? Wjeżdżało się do domu, do pokoju i się bitki zaczęły. Kradzieże się zaczęły. Ja tego doświadczałem. Chciałbym też swój mikrofon przekazać na gadce. Wiecie, to jest też tak, że jestem w stanie dużo powiedzieć, ale tu mi chodzi o to. Chcę z wami się podzielić najważniejszymi rzeczami, tak? Bo dopiero jak się spotkanie kończy, to wtedy przychodzi dużo, jeszcze mogę sobie powiedzieć, ale to nie chodzi o to. Dużo można było wam powiedzieć. W ogóle Bóg chce podnieść wasze życie. Jezus chce podnieść wasze życie. Ja wiem, ja tak samo żyłem, że w ogóle dobrze się trzymać, tak dobrze jest, żeby iść na imprezę. Ale wiecie co? Ile ja bym dał, żeby w ogóle ktoś przed ręką stawał w tym wieku, jak wy teraz, i mi powiedział takie rzeczy. Podjąłbym decyzję. Wiecie, podjąłbym decyzję, prawidłową decyzję bym podjął. Nie zmarnujcie tego.